Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 30 odcinek Dying Light 2 Stay Human, a więc cały czas jesteśmy w katedrze. Wyłączyliśmy główny generator z prądem, no i teraz musimy udać się już do Kurta, no i sobie z nim porozmawiać, więc wdrapmy się tam na samą górę. I zobaczmy, co to jest za jego mość. No to jeszcze nie jesteśmy na miejscu, jeszcze wyżej. I co, jeszcze wyżej? O kurde. Dobra, to idziemy na dach chyba. A, tutaj jest jego taka główna siedzibka, ta? Dobra, zobaczmy, co on tutaj ma. Jakiś złom. Tutaj wszystko, ale tam jest jakaś skrzyneczka. Bardzo mnie ona interesuje. Trudny zamek. Poszedł. 5 nam zostało wytrychów, ale zaraz sobie dorobię więcej. Aj kurde, minimalnie 4 wytrychy nam zostały. Kurde, patrzcie, no ja pierdzielę. No. Okej, okay, mamy jeszcze niewydane tutaj umiejętności, więc sobie to zróbmy, czyli umiejętności parkouru. I tutaj mamy bieg po ścianie ze skokiem. Skocz podczas biegu po ścianie, dobra. Bardzo się też to przyda, super. Ok, czyli już powoli wbijamy ten poziom 5. Myślę, że wszystko idzie, że idzie nam dobrze. Co tu jeszcze jest do wylutowania? Troszkę złomu i w sumie tyle. No dobra. Więc to jednak chyba nie tutaj. Chyba jednak tędy. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Dobra, inhibitor. No to weźmy sobie to od razu. Dwa inhibitory, ale jeszcze jeden potrzebujemy. I co z tym Kurtem? Czyli co, niepotrzebnie się tutaj wspinałem, kurde, czy gdzie on jest? No dobra, jeszcze raz sobie tutaj spadniemy. Ale nie, to chyba nie trzeba było tego robić. To jednak chyba bardziej u góry. No dobra, to wracamy. Dobra, znów jesteśmy na samej górze, no i tutaj mamy okienko, przez które można wyjść. A, i trzeba go dogonić. No to dawaj w pościg. Gdzie on to kurde zdupił? A, pewnie to znów tam na górę. No dobra, to idziemy. Jak tam się dostaniemy? Na spokojnie. Aha, czyli po tym. Ale jak tutaj jeszcze wyżej? Kurde, ten tutaj nie doskoczę. Po tym się nie wdrapiemy. Jest, dobra. Pięknie. Co teraz? No gra nam niby mówi, że niżej. Ale nie, dobra, ja idę dalej.
Ja pierdziele. No. W dobrym miejscu jestem, ale kurde, coś gra chyba. Nie pozwala mi tutaj wejść. No co ty gadasz? Dlaczego teraz? Przecież w dobrym miejscu jesteśmy, wszystko jest załatwione, a nie mogę wejść. Aha, dobra, bo to z drugiej strony trzeba było te drzwi otworzyć. No nie gadaj. Dalej ucieka skubany. No to go gonimy. Zaczekaj! Że walczyłem. O czym ty gadasz? Zabij mnie. Kazała ci to zrobić, więc to zrób. Nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Mam dla ciebie pracę. Co? Czyli nie jesteś zabójcą? Nie, przyszedłem pogadać. Jesteś programistą, tak? Mam imię. Kurt. Czego ode mnie chcesz? To... kim jest kobieta, która chce cię zabić? Vagina dentata. Vagina z kłami. Ale co? Suka, która chce dostać moje jaja na tacy. Taki opis ci wystarczy? Rozumiem. Może mógłbym pomóc? Nie wiesz, z czym miałbyś do czynienia. Poradziłem sobie z tamtym potworem. Z Leto? W porównaniu z tym to było tylko popychadło z głośnikiem. Kim naprawdę jesteś? Jestem perłą rzucaną przed wieprze, królem bez królestwa, ucieleśnieniem tragedii. Okej. Wspominałeś coś o synu? Jak wszystko inne, został mi odebrany. Wiem, jak to jest. Spróbuj splunąć na ulicę w tym mieście, nie trafiając w człowieka, który kogoś stracił. Okej. To czego tam chciałeś? Muszę zamontować tę pluskwę w nadajniku, ale trzeba ją naprawić. Wynagrodzę ci to. Bez części to będzie niemożliwe. Jakich części? Przewody zardzewiałe. Części zamienne znajdziesz w wieży północnej. Wojsko zostawiło tam swój sprzęt. Gdzie go znajdę? Powinien być chroniony przed deszczem i wiatrem, więc szukaj skrzyni pod anteną. Dobra. A czego chcesz w zamian? Zostawmy to na później. Będzie niespodzianka. Nie przepadam za niespodziankami. Powodzenia! No tak, mogłem się domyślić, że kurde, jeszcze coś trzeba będzie dla niego zrobić. Okej, czyli zabierz niebieski moduł z dachu katedry. Aha. Co to w ogóle za miejsce? Największy kościół w kraju. Wiesz, ono, że w środku mieszka jakiś Bóg. Ale siedzę tu od prawie 10 lat. I żadnego nie spotkałem. No dobra, teraz musimy jakoś wdrapać się na samą górę. A tutaj mamy drabinkę, która nam pomoże. Dobra, i co dalej? Aha, czyli teraz tędy. Dobra, to już będzie wystarczająco. Doskoczymy sobie tutaj, pięknie. Dobra, już jesteśmy mega wysoko, ale jeszcze wyżej. Cholernie trudna ta wspinaczka. Niesamowite, żona. Architektoniczny cud. Szczyt ludzkich osiągnięć. Klejnot w koronie naszych przodków. A dzisiaj wspinamy się po nim jak małpy. Mam! Brawo!
Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie. No dobra, czyli co, możemy sobie stąd skoczyć. Paralotnia. No i dawaj, napraw nam to teraz. Mam nadzieję, że już nic więcej nie będzie potrzebował. I pięknie do okienka. Masz? To dobrze. Zaczekaj chwilę. Udało się? To nie było trudne. Okej, to co z tą niespodzianką? Co chcesz w zamian? Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Czekaj, co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, srają i śpią. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? 5 flaszek gorzały? Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. O, to faktycznie niezła niespodzianka. Jestem zaszczycony. Poradziłeś sobie z moimi pułapkami, przebiłeś się przez osłony. Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. Okej, Kurt. I dziękuję. Okej, czyli co, to wszystko. Odblokowano bezpieczną strefę, kryjówka Kurta. No i teraz musimy wrócić do Juana. No to lecimy. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że zaświrował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. Nie wygląda. I już. Naprawione. Ciii, nie tak głośno. Czasem ściany mają uszy. Wiesz, co to jest, Aiden? Wygląda jak pociski? Śród? Dios, qué triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej i krabie ługi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Uchodzi za jedyny prawdziwy kawior na świecie. Rozpływa się na języku. Pozwala poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy, pięknych doznań, ślicznych chłopców i dziewczynek. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Biją się i zapominają o tym, co teraz. Kto? Majorowie matowie tego świata. Proszę, usiądź. Zająłem się lampami UV. Matt wyjawił ci już, po co mu lampy UV w miejscu pozbawionym elektryczności? I jak chce przeprowadzić tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go. Powiedz mu, że lampy trafią do wieżowca VNC. Matt, lampy UV już czekają. Okej, Aiden, dobra robota. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. Juan mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Nie przejmuj się nim. Juan głośno szczeka, ale nie gryzie. Dobre podejście. Wściekłe psy trzyma się na dystans, a jak próbują kąsać, skraca się ich cierpienie. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Tak. Jest. Jak widzisz, Jack lubi wydawać rozkazy. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. No dobrze, czyli rozumiem, że katedrę wykonaliśmy. No to podejdźmy sobie jeszcze raz do tego Alberta. Oddajmy mu dwie, mam nadzieję, ostatnie książki.
ochroniłeś kolejną cząstkę dziedzictwa kultury. Bhagavad Gita to kontrowersyjna Biblia Kryszny. Wojowniczy Bóg Kryszna wyjaśnia w niej, że to On odpowiada za nasze czyny. Jesteśmy Jego częścią, rozszerzeniem Jego myśli i pragnień. W ten sposób kwestionuje koncepty wolnej woli i odpowiedzialności. Manifest komunistyczny Karola Marksa to bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych dokumentów wszechczasów. Ciekawe, co Marks miałby do powiedzenia na temat walki klas w dzisiejszych czasach i w tych wyjątkowych okolicznościach. Dziękuję, Aiden. Obawiam się, że nie odkryliśmy żadnych nowych kolekcji, które mógłbyś nam przynieść. Ale miej radio pod ręką. Dam ci znać, jak tylko coś się objawi. No dobra, czyli prawdopodobnie będzie jeszcze więcej książek. Mamy kolejny poziom walki. A czy z tobą możemy porozmawiać? Nie możemy. No dobrze. Okej, czyli to zadanie zostało wykonane. Dobra, zobaczmy jeszcze. Spójrzmy na dziennik. Aha, czyli ci gońcy, które są, to zadanie jest zepsute i audycja. Jack Matt chciał przejąć kontrolę nad najwyższą anteną w mieście, żeby rozpocząć propagandową kampanię przeciwko renegatom. Obiecał pomóc mi znaleźć Miję, jeśli ja mu pomogę. Zaczekaj na wieści od Matta. Aha, czyli tutaj jakieś inne rzeczy teraz trzeba robić, aby po prostu poczekać na te wieści, tak? Dobra, to ja jeszcze raz bym tutaj podszedł sobie do tego zadania z tym Driscollem. No zobaczmy, może zadziała. Jest, dobra, możemy z nim pogadać. Nieźle, spryciarzu. Nieźle. Nie nazwałbym tego testem. Ha, poczekaj na ostatni. Staniesz twarzą w twarz z klientami. Na tym polega ta robota. Łączymy ludzi za sprawą wysłanych przez nich listów. Można powiedzieć, że odbudowujemy zrujnowane społeczeństwo. Teraz masz szansę pokazać, na co naprawdę cię stać. Poradzę sobie. Wiesz lub nie, ale ludzie mnie lubią. Ha, nie powiedziałbym. Ale muszę przyznać, że twarda z ciebie sztuka. Zaczynam dostrzegać twój potencjał. Jeśli dasz radę, może jednak pozwolę ci złożyć przysięgę gońców. Tylko lepiej dla ciebie, żeby klienci się nie skarżyli. Nie będą. Obiecuję. No dobra, czyli mamy to zadanko zrobione i lecimy dalej. Czyli dostarcz przesyłki w oznaczone miejsca. No dobra. No to idziemy teraz to zrobić. Czyli tak, zobaczmy sobie na mapce. O kurde, no to daleko stąd. Czyli pierwsze miejsce jest tutaj. I tutaj, tak? No dobra, najpierw sobie przejdę tu, myślę, do tego metra. No i jesteśmy u pierwszego gościa. Jestem gońcem. Oto list. Dziękuję. No, najwyższa pora. Słucham? To od mojego chłopaka. W końcu zostawił żonę. O, gratulacje. Sam jakiś czas temu rozstałem się z żoną. Była wyrozumiała. Cieszę się, że Len w końcu zdobył się na odwagę i powiedział żonie prawdę. Teraz nareszcie możemy być razem. Ja pierdzielę, no faktycznie. Bardzo ważna wiadomość. Lecimy dalej. Mam przesyłkę. Nareszcie. Proszę wybaczyć, przyniosłem ją, gdy tylko ją dostałem. Nie jestem zły na ciebie, tylko na syna. Nie pisał całymi tygodniami. Myślałem, że nie żyje. Ma w nosie ojca. Tobie jestem wdzięczny, gońcu. Przynajmniej już wiem, że ten matoł jest cały. No i ostatnią paczkę musimy dostarczyć tuż tutaj za rogiem. A nie tutaj. Dobra, z której strony? O, tutaj chyba. Dobra. Cześć, jestem z Gildii Gońców. Mam list dla Bariego. Mamo! Mamo! Przyszedł list od taty! Ostrożnie, nie porwij go na strzępy. Nie porwę, obiecuję. Dziękuję ci, gońcu. Uszczęśliwiłeś mi syna.
No dobra, czyli to wszystkie listy, tak? Hej, Driscoll. Załatwione. Dostarczyłem wszystkie przesyłki. To właśnie chciałem usłyszeć. Wpadnij przy okazji. Mam coś dla ciebie. I pamiętaj, metrem możesz się tu dostać znacznie szybciej. Znam się na szachach. Sytuacja między renegatami a... No dobra, czyli musimy wrócić teraz do Driscolla. No i trzeba to zrobić, no bo żadnego innego zadania za bardzo nie mamy. Ale właśnie dobrze, że istnieje ta szybka podróż. Dobra robota. Jakieś przemyślenia? Są przeróżne listy i przeróżni odbiorcy. A jak mówiłem, to jest wielka sieć. Właśnie pomogłeś ją rozbudować. Wygląda na to, że jednak się nadajesz. Jesteś gotowy złożyć przysięgę? Serio? Pielgrzymi nie są tacy oficjalni. I może na tym właśnie polega wasz problem. Jeśli chcesz być gońcem, to powtarzaj za mną. Dobra, niech będzie. Ja, nowy członek Gildii Gońców. Ja, nowy członek Gildii Gońców. Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Przysięgam służyć wszystkim mieszkańcom miasta w równej mierze. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Stawiać czoło zagrożeniom i bezpiecznie dostarczać powierzone mi przesyłki. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie. Zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Swoją pracę będę wykonywał honorowo i sumiennie, zgodnie ze standardami przyjętymi w Gildii Gońców. Na mocy nadanej mi przez Gildię Gońców, niniejszym mianuję cię pełnoprawnym członkiem Gildii. Z rangą nowicjusza. Witaj w ekipie, spryciarzu. Daj znać, kiedy będziesz chciał zacząć. No dobra, czyli jesteśmy teraz w Gildii. No i tak, nowe zadanie poboczne, gońcy 1, czyli też jakieś tutaj kilka zadań będzie dla nich, nie? Dobra, możemy z nim handlować, więc super. Już prawie poziom 5, bardzo dobrze. Co ty tutaj masz? Świetlik UV, wabik, wspomagacz wydolności, wspomagacz pływania, odporności, to możemy sobie kupić wszystkie. Lek, wytrychy, dawaj, kupimy wszystkie. Dobra, czy coś tutaj mogę sprzedać? No nie za bardzo. Dobra, no to jeszcze porozmawiajmy. Jestem gotowy. Masz coś dla mnie? Owszem, ale najpierw opowiem ci trochę o naszej historii. Okej. Historia to mój konik. Wiedziałeś, że pierwszy system pocztowy powstał w Egipcie około 2400 roku przed naszą erą? Nie wiedziałem. No... Tak, faraonowie rozsyłali dekrety. Tworzyli własną sieć. Myśl o tej pradawnej tradycji, dostarczając nad najdrobniejszą z przesyłek. Dobrze, obiecuję. Postaraj się, spryciarzu. A teraz dostarcz tę wiadomość. Jest bardzo pilna, więc nie przydzielam ci na razie nic więcej, żebyś się nie rozpraszał. Dotrze tam, gdzie powinna. No dobra, no to już jako pełnoprawny goniec otrzymaliśmy zadanie. Dobra, zobaczmy sobie, co to jest. Dziennik, czyli gońcy, dostarczy przesyłkę w oznaczone miejsce, 300 metrów stąd. No, czyli tutaj niedaleko lecimy. No proszę, nowy goniec. To miała być elitarna grupa. Pielgrzym? Ja pierdolę. Jakiś problem? Lepiej, żebyś ty nim nie został. W końcu równie dobrze możesz być kolejnym Derekiem. Derekiem? A czym ty do cholery mówisz? Nieważne, chłopczyku. Po prostu lepiej się zachowuj. Będę ci się przyglądał. Świetnie, to popatrz na mój środkowy palec. Coś takiego. Nasz mały goniec to w dodatku żartowniś. To miejsce schodzi na psy. Po prostu staram się podtrzymać twoją tradycję. Temu o co kurde chodziło? To tylko Jack. Olej go, kompaniero. Wygląda na to, że mi na to nie pozwoli. Tranquilo. Nie taki diabeł straszny, jak go rysują? Tak to idzie? Ja mohajmy tak w ogóle. Praca gońca jest niebezpieczna. Jesteśmy małą grupą i pomagamy sobie. Więc
Jesteś pielgrzymem, tak? Dobrze. Niejedno widziałeś i robiłeś. Czasem przez los Nowato zginą ludzie. Aiden, przez tego Dereka ktoś zginął? Na szczęście nie. Derek po prostu był loco. Kochał adrenalinę. Wszyscy traktujemy to poważnie, ale on miał obsesję. W pewnym sensie podziwiałem jego zaangażowanie, chociaż był fanatykiem. To co się stało? Przez niego inni gońcy mieli o wiele trudniej. Co się z nim stało? Wyleciał na zbity pysk. W gildii nie ma miejsca dla zdrajców, amigo. To prosta recepta na katastrofę. Niech zgadnę, to Jack prowadził krucjatę. I to bardzo skuteczną, amigo. Nie wątpię. No dobra, to sobie porozmawialiśmy. Już wiemy, że Jack to osoba, z którą raczej nie będziemy się lubić. No dobra, no to idziemy na miejsce, idziemy dostarczyć tą paczkę. No i jesteśmy w odpowiednim budynku. Zobaczmy, co znajduje się tu za drzwiami. Jestem z gildii gońców. Mam wiadomość. Ale ja na nic nie czekam. Ojej! Co się stało? Jedna z moich klientek obawia się o swoją ciążę. Czuję jakiś ból. Lepiej pójdę do niej zajrzeć. Pracuję jako położna. Jej mąż nie mógł po panią przyjść? Oj nie. Ona się przed nim ukrywa. Widzisz, to nie jego dziecko. Gdyby ją znalazł, mógłby... Nie możesz pisnąć słówka. Nikomu. Rozumiem. Będę milczał jak grób. Dziękuję. A teraz przepraszam. Muszę się spakować. No, taka rola gońca. Dobra, czyli teraz mamy wrócić do gildii. Ale zanim wrócimy do gildii, to zauważyłem na mapce, że bardzo niedaleko nas mamy wiatrak. No to sobie go teraz ogarniemy. Cyk, pięknie. Dobra, jesteśmy. No i cyk. Dobra, tym razem zobaczymy sobie tą animację. Aha, i to tyle. Myślałem, że jednak lepsze wrażenie to na mnie zrobi. No dobra. Tak, mamy bezpieczną strefę już w tym miejscu. No i lecimy teraz do gildii gońców. Skończyłem. Brawo, spryciarzu. Zaliczyłeś pierwszą dostawę. Faraon jest ze mnie dumny? Zabawne. Jeśli masz na myśli mnie, to tak. Dobra robota. Wróć do mnie po kolejne zlecenie. Nie będzie już tak łatwo. Wróciłem po więcej. No i to rozumiem. Zanim wyślę cię z kolejnym zleceniem, mam dla ciebie następną lekcję historii. Tym razem cofniemy się w czasie jeszcze bardziej. Do Mezopotamii. Jakieś 9500 lat wstecz do momentu, kiedy wynaleziono pismo. Pismo? Wow. I wynaleziono je właśnie na potrzeby dostaw. Zaczęto zamawiać towary, wysyłając gliniane żetony. Każdy miał nacięcia wskazujące na pożądaną liczbę przedmiotów. Czyli gdybym wysłał żeton z trzema nacięciami, dostałbym od ciebie trzy ryby albo kapelusze. A coś w tym stylu. W każdym razie tak się to wszystko zaczęło. To był początek pierwszej gildii gońców. A, więc nie jesteśmy zwykłymi posłańcami. Otóż nie. A teraz zanieś tę paczkę tam, gdzie trzeba. Tylko uważaj, jest delikatna.
No dobra, kolejne zadanko wzięte od gildii gońców, więc możemy już udać się na miejsce. Jest noc ogólnie, widzę, że czas odcinkowy nam się skończył. No to jeszcze zobaczmy sobie do dziennika, co tutaj nam zostało. Aha, czyli cały czas czekamy na wieści od Mata. I to zadanie z gońcami. Dobra, no czekamy na wieści, czyli tutaj no nie da się nic zrobić, nie da się chyba przyspieszyć tego, nie? Ewentualnie moglibyśmy, moglibyśmy przeczekać jakieś noce, czy tam dnie po prostu śpiąc, nie? To by była jedna opcja, ale myślę, że w następnym odcinku dostarczymy kolejną paczkę i mam nadzieję, że wtedy już Matt się do nas odezwie. No dobrze, moi drodzy, w takim razie to będzie wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!